Witajcie kochani na kanale Kociara Mruczka. Po tej stronie Agnieszka. Chciałabym Wam dzisiaj przedstawić surówkę z tuńczyka. A oto produkty. To są produkty do zrobienia z surówki z tuńczyka. A potrzebne nam są ogórek, mam pomidorki szczery, żółtą paprykę, już przygotowane, umyte, żeby nie myć w czasie nakręcania, ale żeby pokroić. To już jest wszystko przygotowane mniej więcej. Groszek, kukurydza i tuńczyk w oleju. A do tego jeszcze trochę sałaty. To są produkty do przygotowania mojej surówki z tuńczyka. A teraz chodźmy i zróbmy ją. A więc tak. Mam przygotowaną już sałatę, umytą, przesuszoną, jest naszykowana. Do tego kroimy nasz ogórek. Ja zrobię w takie cząstki. O. Tutaj i tak będę kroiła. Takie w cząsteczki. Tak, tym sposobem mamy ogórka pokrojonego. Do tego zaczniemy kroić pomidorki sherry. Ja te pomidorki sherry kroję na 4 części. O, ten sposób. Ten sposób. Tak kroję pomidorki sherry. Pomidorki sherry mam już pokrojone. Ostatni pomidorek. Mam pomidorki pokrojone. Do tego kroję moją papryczkę. Ja sobie tak w połówki pokroję. Później takie, o, kroję paseczki i w takie drobniutką kostkę kroję moją paprykę. O. Mamy paprykę już prawie pokrojoną. To są już resztki. Tak, paprykę, pomidorki, ogórka mamy pokrojone. Do tego mamy włożoną sałatę. To pozostaje nam jeszcze groszek. Mamy odsadzony groszek. I do tego jeszcze naszą kukurydzę. Też mamy odsadzone. Mamy produkty prawie wszystkie. Teraz trochę wymieszać, połączyć je. Do tego dodaję
sól i pieprz. Wymieszamy. Jeszcze raz posolimy. Popieprzymy. Wymieszamy. Teraz będziemy mieszać. Mamy wymieszane, doprawione do smaku. To ostatni produkt kładziemy. Czyli nasz tuńczyk. Ja daję tuńczyk z olejem. To jest olej z oliwek. Mamy. Tu ja daję z tej firmy tuńczyka. Więc kochani, mamy wymieszany, doprawiony naszą sałatkę z tego. Ona tak to wygląda w efekcie końcowym. I to jest efekt końcowy mojej surówki z tuńczyka. Będę ją miała na podwieczorek dzisiaj. Przyjdzie mój mąż, to też skosztuje. I będę miała jutro do pracy. Oto tak wygląda i taki końcowy efekt jest mojej surówki z tuńczyka. Jest pycha. Przepyszna, a nie jest droga i też nie jest czasochłonna i nie potrzeba dużo produktów, bo produkty to ogórek zielony, pomidorki sherry, papryczka i surówka. I zbiór sałat, może być miks, może być jedna sałata, niedużo, garść. Do tego groszek zielony i jednocześnie kukurydza. Przyprawić do smaku, dodać tuńczyka, wymieszać to razem. Można dać z wody, w zlewie naturalnej, co jest tuńczyk i polać oliwą z oliwek, albo wziąć jednocześnie w oleju tuńczyka i to wszystko razem wsadzić, tak jak ja to zrobiłam. Jest przepyszna. Do zobaczenia, do następnego razu, kochani. Pozdrawiam wszystkich moich subskrybentów, dzisiejszych, przyszłych i jednocześnie życzę Wam wszystkim zdrowia. Do zobaczenia, pa!